Cześć, nazywam się Nowak Paweł i witam Cię na kanale Nowak Audio. W dzisiejszym odcinku recenzja zespołów głośnikowych marki Martin Logan. Recenzję tą popełniłem w marcu 2017 roku. Martin Logan Motion 35XT. Oczywiście nazwa tej marki kojarzy się z niemal wszystkim audiofilom z głośnikami elektrostatycznymi. Dużymi, drogimi, o bardzo charakterystycznej budowie, wyglądzie i brzmieniu. I niekoniecznie do słabowitych wzmacniaczy lampowych. Ale Amerykanie produkują też nieco bardziej tradycyjne kolumny, na przykład owe monitory. Jak dają sobie radę? Przeczytajcie recenzję moją, Maćka, stereo Martin Logan Motion 35XT. Obecnie te Martyny w ofercie Polpaku kosztują około 4700 zł. I szczerze wam powiem, za tak dobrze zrobione monitorki, nowe w tej cenie, myślę, że naprawdę rewelacja. Amerykańska firma Martin Logan znana jest z produkcji nietypowych zespołów głośnikowych zbudowanych w oparciu o membrany elektrostatyczne. W niektórych modelach są one wspomagane głośnikiem dynamicznym przetwarzającym niskie tony. Ja osobiście zawsze miałem taki problem, że miałem wrażenie, że ten bas jest jednak oderwany trochę od tego głośnika elektrostatycznego. Założycielem byli Gay Martin Sanders i Ron Logan Sutherland, którzy poznali się w latach 70. XX wieku i w 1979 roku założyli firmę. Ich pasją była muzyka i obaj uważali, że najlepsze rezultaty przy jej odtwarzaniu może dać użycie głośników elektrostatycznych. Ówcześnie takie kolumny produkowało niewiele firm, m.in. Quiet, LKRH. Nowa firma postanowiła robić je w sposób bezkompromisowy. Ulepszono konstrukcję, wykorzystano mylar jako materiał na membranę, zastosowano nowe technologie oraz wymyślono wygięty przedni panel, który jest do dziś jedną z najbardziej charakterystycznych cech kolumn głośnikowych marki Martin Logan. W 1982 pojawił się pierwszy słynny głośnik Martin Logan Monolith. Dziś firma ma naprawdę stabilną pozycję jednego z największych producentów elektrostatów na świecie. Oferuje całą gamę różnych kolumn, także subwoofery i głośniki naścienne, słuchawki i systemy głośników bezprzewodowych. Jakiś czas temu swoją ofertę poszerzyła o konstrukcje bardziej tradycyjne, ale i w tej serii znalazły się przetworniki dość oryginalne i właśnie monitory z linii Motion trafiły do naszej recenzji. Seria ta składa się z trzech podłogówek, dwóch monitorów oraz głośników centralnych i efektownych do kina domowego. Ich cechą charakterystyczną jest użycie ciekawego, interesującego przetwornika wysokotonowego. Nie jest to ani głośnik elektrostatyczny, ani klasyczna wstęga. Martin Logan nazywa go Folded Motion. To przetwornik o nazwie AMT Air Motion Transformer. Głośnik wynaleziony przez Oscara Heila. Jego membrana to folia metalowa połamana w harmonikę. Ma bardzo niską masę i sporą powierzchnię, co może skutkować lepszym przetwarzaniem wysokich częstotliwości i lepszym rozciągnięciem pasma przetwarzanego przez ten przetwornik. W taki głośnik wysokotonowy wyposażony jest testowany przez nas Martin Logan Motion 35XT. Większość z dwóch monitorów. To głośniki ze średniego pułapu cenowego 4-8 tysięcy za parę. Średnicy i tony niskie przetwarza głośnik 6,5-calową membraną wykonaną z aluminium barwionego na czarno. Monitory zamknięto w obudowie wentylowanej, a otwory bass reflex skierowane są do tyłu. Nie jest to zwykły prostopadłościan. Jego górna ścianka została pochylona do tyłu pod pewnym kątem, co z pewnością korzystnie wpływa na tłumienie powstających wewnątrz obudowy fal stojących. Oba przetworniki zamontowano na przedniej ściance, a na niej przykręcono jeszcze cienką płytę. Kolumny posiadają podwójne terminale przyłączeniowe ze znakomitymi motylkowymi zakrętkami na gniazdach, które są od ciebie oddalone i spokojnie można podłączyć do nich nawet grube widełki. Front jest pomalowany na matowo, a w wyposażeniu utrzymujemy metalowe meskownice mocowane na magnesy. Obudowy lakierowane są na wysoki połysk i dostępne są w trzech kolorach.
białym, czarnym i w oklejenie z ciemnego drewna, która również została polakierowana na Śląsku. Całość wygląda nowocześnie, solidnie, idealnie daje się do współczesnych wnętrz. Przeczytam wam to, co ja wtedy napisałem, podczas gdy słuchałem tych zespołów głośnikowych. Każdy, kto choć raz zetknął się z elektrostatami Martin Logana, nie może odmówić im jednego niesamowitej przestrzeni brzmienia. Każda, choćby tylko poprawnie przygotowana prezentacja wyrobów tej marki, zapadała w pamięci ze względu na możliwości odwzorowania sceny dźwiękowej. Ten aspekt brzmienia stał zawsze na bardzo, bardzo wysokim poziomie. W związku z tym powstało pytanie, czy małe głośniki, w dodatku zaprojektowane w innej technologii, będą mogły pokazać choć namiastkę tego, co prezentują ich więksi bracia? Odpowiedź jest twierdząca. Jak przystało na dobrze skonstruowany podstawkowy zespół głośnikowy Martin Logan Motion 35XT, bez problemu znikają z otoczenia. Scena dźwiękowa jest szeroka i głęboka, a lokalizacja poszczególnych muzyków i instrumentów jest intuicyjnie bezproblemowa. Powiedzmy sobie od razu, że oczywiście nie jest to aż tak duża skala jak w przypadku elektrostatów, ale jak na tak małe konstrukcje jest więcej niż dobrze. Duża w tym zasługa jakości wysokich tonów, które nadają przestrzeni otwarcia, napowietrzają scenę muzyczną i dają miejsce instrumentom do wybrzmienia. No właśnie, wysokie tony to aspekt brzmienia, który bardzo przykuwa uwagę. Ale tego należało się spodziewać po konstrukcji głośnika obsługującego ten skraj pasma. Słuchałem kilku kolumn w tej technologii. Jetty, Laka, ESS, AMT. I wysokie tony nie zawsze spełniały moje oczekiwania. Ale wróćmy do Martin Loganów, których góra jest naprawdę bardzo dobra. Sposób reprodukcji sopranów jest odmienny od kopułkowego. Góra jest bardzo dynamiczna, szybka i bezpośrednia. Nie ma tu miejsca na zwolnienie czy zakamuflowanie jakichś dźwięków. Wszystko jest podane błyskawicznie, z dobrym czasem na wybrzmienie. Każdy szczegół czy szelest jest odwzorowany w nieskrępowany i precyzyjny sposób. Góra tych kolumn to ich największy plus. Świeżość z dużą ilością powietrza tworzą naprawdę przykuwający spektakl. Środkowe pasmo prezentuje się w sposób jasny, nadający się z charakterem wysokich tonów. Nadążający z charakterem wysokich tonów. Zszycie obu pasm jest bardzo dobre. Podobny jest ich charakter, co nadaje muzyce spójności. Średnica jest równie rozdzielcza i przejrzysta. Żeńskie głosy czy instrumenty szarpane brzmią krystalicznie czysto i jasno. Na szczęście bez efektów metalicznych, które mogłyby w tym wypadku oszpecić dźwięk. Średnie tony nie są ocieplone czy dociążone i mają odrobinę inny charakter niż dół pasma. Niskie tony swoją szybkością odrobinę nie nadążają za pozostałymi pasmami. Nie ma mowy o jakimś wielkim spowolnieniu, są wystarczająco szybkie i sprężyste, ale jednak troszkę odstają od pędzącej średnicy i góry. Nie schodzą też przesadnie nisko. To w końcu bas monitorowy, ale nadają muzyce nieco ciepłej barwy i wypełnienia. Bas nie jest też hiperprecyzyjny jak pozostałe pasma. Na pewno nie jest jednostajny i nudny. Ale nawet ten nieco inny od reszty pasma bas nie zmienia faktu, iż Martin Logan Motion 35XT to kolumny grające w sposób niezwykle zdecydowany, szybki i dynamiczny. Dźwięk jest mocny, dosadny i zwinny, z dużą lotnością i precyzją w górnych rejestrach. Wszystko słuchać wyraźnie i bez niedomówień. Podsumowując, te głośniki dają naprawdę dużą frajdę z obcowania z dynamiczną, rytmiczną muzyką. Są stworzone do słuchania rocku, popa, rocka, popu czy hip-hopu nawet. Ale zestawione z cieplejszą elektrą dadzą też dużo radości przy słuchaniu klasyki czy jazzu. Wrażenie robi przede wszystkim szybkość i dynamika tych niewielkich głośników. Monitory Martin Logan Motion 35XT aż rwią się do grania. Są bezpośrednie i konkretne. Lekko wyeksponowane skraje pasma powodują, że należy uważać przy dobieraniu kabli czy wzmacniacza. Lepiej szukać takich, które podkreślają średnie tony. Po prostu rock and rollowe monitory. Ten bas ma troszeczkę taki, bym powiedział, wyższy jego zakres podkręcony,
ale szczerze mówiąc, może się to podobać. Generalnie, jeżeli ktoś poszukuje dobrej jakości z monitorów, to myślę, że warto zwrócić uwagę na te Martin Logany. Dzięki, do usłyszenia, hej.